Tomasz Agencki. Fragmenty książki Nie karm ręki, która cię kąsa. Czyta autor. Przerwa. Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Carlosa III w hiszpańskich biurach brakuje codziennie około miliona osób. Statystycznie Hiszpan jest na zwolnieniu przez 11,5 dnia w roku. Dwa razy dłużej niż Australijczyk czy Duńczyk. Obliczono, że ten milion spóźnionych do wieczora pracowników to jakieś 64 miliardów euro straty rocznie, czyli 6% PKB Hiszpanii. Najczęściej wybieranym powodem nieobecności jest depresja. Wszystko odkąd w Hiszpanii jest coraz mniej słonecznych dni, a lata są mało gorące. Jedna urzędniczka z Saragosy została w domu na pół roku, nie miała jednak depresji. Było o wiele gorzej, jej wrastający paznokieć nie pozwalał jej założyć eleganckich butów wymaganych w pracy. W Hiszpanii także jest ogromna ilość świąt urzędowych i dni ustawowo wolnych od pracy. W ciągu roku dostaje im się 12 dni ogólnokrajowych i dwa świąteczne. Mimo to pracują rocznie średnio 240 godzin dłużej niż inni europejczycy. Jakimś cudem jednak nie przekłada się to na wydajność. Tu plasują się pod drabiną. Pojęcia święta państwowego czy kościelnego są dla Hiszpana abstrakcją jeśli będzie można wywalczyć wolny wtorek. Gdyż jest to dzień pamięci wielkiego inkwizytora Hieronima z Utrechtu, Hiszpan przyłączy się do manifestacji, obwieszony obrazkami tego i innych świętych i będzie wykrzykiwał, że ma prawo czcić Hieronima cały dzień i opresyjny rząd nie może mu wchodzić z butami w życie duchowe. Następnego dnia podpisze petycję o wprowadzenie wolnego dnia, celem uczczenia pamięci ofiar inkwizycji. Inną przyczyną znikających dniówek jest też system zwany mostkiem. Puente. To dzień, w którym powinno się przyjść do pracy, ale jest on niefortunnie wciśnięty między dwa wolne dni. Puente jest zatem budulcem długich weekendów. Jak wszędzie. Tyle, że w Hiszpanii nikt z nikim nie konsultuje terminów. Rozpoczyna się oczywisty i sprawny proces myślowy implikacja odpoczynkowa. Jadę w piątek na łódkę. Mam wrócić w poniedziałek, ale mogę też wrócić we wtorek rano. Odbębnię swoje w środę. W czwartek wieczorem też mogę wrócić z pracy na łódkę. Więc w sumie to tak, jakbym z łódki do pracy przyjechał na samą środę tylko. Więc chyba każdy się domyśli, dlaczego w pracy nie było mnie 10 dni. Zresztą kierownik nie zauważy, chyba że sam wróci z działki na 3 dni w środku tygodnia, czego nigdy nie zwykł czynić. A więc wezmę łódkę i popłynę na rejs dalej. Tak by nawet nikt nie próbował mnie ściągać. Jak abstrakcyjne jest dla Hiszpana pojęcie Dnia Wolnego, niech świadczy fakt, że siłuje się on teraz z Watykanem, by móc dni świąteczne poprzesuwać w kalendarzu, tak by układały się w nieprzerwane mostkami ciągi. Ma to pomóc wyeliminować znikające dniówki. I tak na poniedziałek przeniesiono by Święto 1 maja, nawet jeśli wypada w niedzielę lub czwartek. Podobnie najświętszej Marii Panny, 15 sierpnia, wszystkich świętych, 1 listopada, Święto Konstytucji. 6 grudnia, święto Józefa 19 marca, niepokalanego poczęcia 8 grudnia oraz, co będzie chyba najłatwiejsze, Wielki czwartek. W poniedziałek mam wolne, bo jest Wielki czwartek będzie mógł powiedzieć młody Hiszpan planujący wypad na weekend jeśli Watykan przyjmie pozytywnie petycję Madrytu. Państwo bezosobowa spółka. Wracając na moment do bliższego nam zachodniego sąsiada, w miasteczku Mendon w nadrenni północnej Westfalii mieszka przodownik pracy, który poczekał do emerytury, by powiadomić mailowo wszystkich swoich kolegów z pracy, że odkąd został zatrudniony w 1998 roku, nie wykonał żadnej pracy. Był tym samym świetnie przygotowany praktycznie do emerytury. Kiedy koledzy upublicznili jego korespondencję, nasz cwaniak strasznie się zezłościł. W wywiadzie udzielonym lokalnej gazecie miał stwierdzić: Tak, pieniądze były mi płacone za pracę, której nie wykonałem. Mój list nie był jednak przeznaczony do wiadomości publicznej, a został opublikowany. Czuję zatem, że jesteśmy kwita. Znacie ten typ. Każdy ma przynajmniej jednego takiego znajomego. Typ cwaniaka zwycięzcy, dumnego z kolejnego pokazu swej wątpliwej siły. Nie mylicie się. Oczywiście. Był to pracownik sektora publicznego. Podobne historie. Nie miałyby prawa zdarzyć się w firmie, która nie przekroczyła rozmiarów, jakie jej naturalnie przynależą. I nie chodzi tu nawet o kwestie sektor prywatny czy publiczny. Tak jest we wszystkich kolosach, gdzie ogrom pięter, biur, biurek, zakamarków sprawia, że jeśli tylko człowiek ocenia swoje życie wystarczająco nisko, można przykucnąć za kserokopiarką, której nikt nie używa, wchodzić i wychodzić z pracy tak, by nikt nie zauważył, i doczekać odejścia na emeryturę. Firma może nawet pożegna nas oficjalnie, co będzie tylko krótkim, krępującym momentem, podczas którego większość pracowników zobaczy nas po raz pierwszy. Przykładem, który przyćmiewa powyższą anegdotę, jest historia jednego z największych decydentów na północnoamerykańskim froncie walki z globalnym ociepleniem eksperta EPA, Environmental Protection Agency, pobierającego 206 tysięcy publicznych dolarów rocznie, Johna Billa. Bill ma dość codzienne hobby. Lubi jazdę na rowerze, czytanie książek, spacery. Nic, co wymagałoby większych inwestycji, zakupu specjalistycznego sprzętu czy lotniczych biletów na drugi koniec świata. By móc spokojnie oddawać się swym ulubionym zajęciom, musiał raz czy drugi skłamać w pracy zdarzyło się każdemu naciągana wymówka niewinne kłamstewko kilka dni zwolnienia lekarskiego pozwalającego później wrócić z urlopu czy odespać poprawiny u kuzyna nie pisałbym tu jednak o bilu gdyby nie osiągnął on w swych kłamstewkach maestrii by skrócić drogę do biura w którym pracował poprosił o miejsce parkingowe pod głównymi drzwiami uzasadniając to malarią której nabawił się w wietnamie z miejsca i tak nie korzystał za często, gdyż często musiał latać do Pakistanu, gdzie na zlecenie CIA prowadził dwóch podwójnych agentów w ramach akcji antyterrorystycznej. Te państwowej wagi wyjazdy zabierały mu całe miesiące. Bill nie chował się za kserokopiarką. Bez zażenowania opowiadał współpracownikom, o ile nie była to tajemnica państwowa, o swych przygodach na Bliskim Wschodzie. O ile zaloty do Pakistanu płaciło CIA, o tyle koszty podróży do Londynu i Kalifornii, gdzie Bill zatrzymywał się w topowych hotelach, pokrywało już biuro chroniące przyrodę. Kiedy przechodził na emeryturę, zorganizował, na koszt podatnika oczywiście, przyjęcie pożegnalne. Po pół roku od przyjęcia okazało się, że wciąż jest na liście płac, a CIA nie potwierdziła, by Bill był jej współpracownikiem. Z czasem okazało się, że Bill nigdy nie nabawił się malarii, potem, że nigdy nie był w Wietnamie. Podróże do Europy służyły rozrywce, a pod pretekstem szkolenia agentów w Pakistanie, John Bill łowił ryby, spacerował, czytał książkę na kanapie. Nawet kanapa okazała się nie być jego, tylko przyjaciela, u którego Bill nocował, tłumacząc, że ma problemy finansowe. Strukturalne mega kłamstwo trzymało się przez ostatnie 13 lat jego kariery politycznej. Kiedy padło, Billowi postawiono zarzut z przeniewierzenia łącznie miliona 300 tysięcy publicznych dolarów. Czy wiemy o wszystkich przekrętach i ściemach, w jakie zamieszany był Bill? Przez te wszystkie lata nikt nie kwestionował jego autorytetu. A był to poważany w swojej komórce rządowej urzędnik. Starszy doradca Agencji Środowiska, współautor Federalnej Ustawy o Czystości Powietrza, szef konferencji klimatycznych w 2000 i 2001 roku, negocjator międzynarodowych porozumień klimatycznych USA z Chinami i Indiami, jeden z poważanych naukowców aktywnie walczących o lepszy klimat klimat do czytania książek i jeżdżenia na rowerze. Wysłuchałeś fragmentu książki Nie karm ręki, która cię kąsa. Więcej informacji na stronie agentomas.pl